jestem jednym z kilkunastu dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej, którzy oprócz pracy polegającej na tworzeniu serwisu agencyjnego spożytkowali swoje doświadczenia korespondenckie z różnych krajów świata, z różnych stron świata do napisania książki, ponieważ w formie depeszy mieści się niewiele. Natomiast nasze doświadczenia z licznych podróży warte były być może opowiedzenia. Macie Państwo, ja się nazywam Mirosław Ikonowicz, byłem korespondentem kolejno na Bałkanach, w Ameryce Południowej, na Półwyspie Iberyjskim, w Afryce Portugalskiej i potem przez wiele lat, przez kilkanaście lat w Watykanie. Ale tych korespondentów, którzy i dziennikarzy, którzy weszli w jakiś sposób w sferę pisarstwa, którzy wyszli z papa właśnie, jest wielu. Jest wielu, byli to nawet Strykowski, a później największy z naszych papowców, Ryszard Kapuściński, który był korespondentem mniej więcej w tych samych regionach co ja, to znaczy Ameryka Łacińska, Afryka. I warto chyba się było podzielić tym doświadczeniem życiowym i dziennikarskim. To jest moja kolejna książka, Zawód Korespondent. Ona ma jak gdyby dwa wątki. Jeden to są przygody młodego człowieka, który jako właśnie chłopak przeżywa II wojnę światową. Takie przygody, które pokazują wojnę widzianą zupełnie inaczej, niż ją oglądali, niż ją przeżywali koledzy o kilka lat starsi, którzy walczyli z bronią w ręku, w partyzantce, czy w wojsku, którzy ginęli. Ja oglądałem tę wojnę, podobnie zresztą jak Ryszard Kapuściński, bo jesteśmy w jednym wieku. I jako wielką przygodę, bez poczucia tego, że sami możemy zginąć. To przywilej dzieci, które sobie nie zdają sprawy z zagrożeń. To jest wątek bardzo anegdotyczny w wielu rozdziałach tej książki. Rewolucja kubańska, rewolucja czerwonych goździków, wojny domowe w Angolii, w Mozambiku, wybijanie się na niepodległość mojej małej ojczyzny, czyli Litwy, po powrocie tam po latach, kiedy wróciłem z Wielkiego Świata i znowuż byłem wysłannikiem papa do rodzinnego miasta, do Wilna. Ale jest także inny jeszcze wątek, który pokazuje pracę korespondenta, pracę dziennikarza. I ja myślę, że udało mi się pokazać, na czym ona polega i czego wymaga od dziennikarza podróżnika ta szczególna specjalizacja w zawodzie, aby odnieść sukces dziennikarski, a później być może również pisarski. Ale jest warunek podstawowy w tej pracy. Po pierwsze, trzeba dobrze wybrać zawód. Ja nie będę oczywiście wyliczał wszystkich warunków, które należy spełnić, żeby być dobrym dziennikarzem. Ale przede wszystkim trzeba lubić ludzi i mieć ogromną ciekawość świata. Ktoś, kto nie lubi ludzi, i kogo razi odmienność kulturowa, religijna, czy odmienność rasowa, nie będzie dobrym dziennikarzem. Ktoś, kto nie jest na tyle mobilny, jak to się dziwi, żeby polecieć na drugi koniec świata, bo tam się coś dzieje ważnego, może nawet niebezpiecznego, też nie powinien wybierać tego zawodu, chociaż oczywiście można uprawiać ten zawód siedząc przed komputerem i ruszając się z redakcji.